Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie. Mieszkaj bezpiecznie. Sponsorem programu jest PKN Orlen, organizator programu Witaj z Nagrodami. Okres przygotowawczy na pewno jest wymagający. Tak naprawdę to dopiero drugi tydzień, mamy za sobą dwa sparingi. Trener Jerzyński na pewno nie odpuszcza nam, także ciężko pracujemy, żeby być jak najlepiej przygotowanym do tego sezonu. Sparing z Alekiem Larnaka na pewno można ocenić pozytywnie, zwłaszcza, że wygraliśmy go 1-0, zagraliśmy na 0 z tyłu. Ogólnie wydaje mi się, że gra była na pewno wiele lepsza niż w tym poprzednim. Widać, że zespół już przebywa ze sobą trochę więcej, zawodnicy się lepiej poznali, także na pewno z każdym treningiem będzie to procentować i mam nadzieję, że każdy kolejny sparing będziemy wygrywać i później będziemy powtarzać tablicę. Między bramkarzami tutaj panuje dobra atmosfera, ja też jestem takim typem zawodnika, że raczej wolę, żeby była to zdrowa rywalizacja niż mielibyśmy sobie podcinać nogi. Na pewno trener też widać, że jest nowy i bardzo chciałem, żebyśmy w dobrych stosunkach ze sobą przebywali. No, jeśli miałbym ocenić, to wiadomo, że Tomas ma za sobą dobry sezon, tutaj Wiśle Płock też miał propozycję odejścia, ale jeszcze nie wiadomo, jak to się potoczy. Bartek też kilka meczów w Ekstraklasie jednak rozegrał, też jest w młodym wieku, także na pewno będzie to ciekawa rywalizacja. Każdy od każdego może się czegoś nauczyć i jaką decyzję trener podejmie na koniec, to zobaczymy w lidze. Płock na pewno jest zdecydowanie lepszym miastem niż Grudziądz, bo w Grudziądzu też byłem przez rok, tam raczej nic specjalnego nie było, także mam taką odskocznię, gdzie Wrocław był naprawdę dużym miastem, Grudziądz bardzo małym, także uważam, że w Płocku jest naprawdę przyjemnie. Też może jakoś nie miałem jeszcze okazji do końca jakoś pozwiedzać tego miasta, no ale to głównie przez to, że mamy teraz po dwa treningi, gdzieś te upały też nie pomagają, żeby zwiedzać, ale wydaje mi się, że jest to naprawdę przyjemne miasto, żeby mieszkać tutaj, funkcjonować. Na pewno też mniejsze korki niż chociażby we Wrocławiu, także wydaje mi się, że raczej więcej tych plusów bym znalazł niż minusów. Kuba Wrąbel na pewno jest bramkarzem o całkiem niezłych warunkach fizycznych, co na pewno w jakiś sposób też mi pomaga w grze na przedpolu. W tych ostatnich sparingach wydaje mi się, że akurat pod tym względem dobrze to wypadło. W grze nogą na pewno jeszcze jest trochę do poprawy, chociaż styl Wisły Płock też jest taki, gdzie trener wymaga grać bardzo dużo od tyłu. W poprzednich klubach też jakoś nie przykładaliśmy do tego takiej uwagi jak tutaj, także na pewno czuję się w tym dobrze, ale jednak jeszcze muszę poznać zawodników też, w jaki sposób oni funkcjonują na boisku, ale wydaje mi się, że przy odpowiedniej pracy i zaangażowaniu może to wychodzić coraz lepiej. Co do reszty jakichś swoich plusów, no to na pewno bardzo dobrze czuję się w grze na linii. Wydaje mi się, że mam całkiem niezły refleks, także mam nadzieję, że pokażę swoje jak najlepsze walory w nadchodzących meczach. Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie. Mieszkaj bezpiecznie. Sponsorem programu był PKN Orlen, organizator programu Witaj z Nagrodami.